Zostaje i rachunki. Znajomych. O co go ten list? Pokaż, no to... No i przeczytam. Co to? Chowanie przede mną? Od wielbiciela, Misiu, wiesz? Ty narzekasz, a to są tacy, którzy mnie cenią. Pani Ewciu, co niedzielę z żoną między 10 a 11 słuchamy pani przez radio. Moja żona też jest Ewcia. Ja też jestem, jest taka zabawna i ja bym chciał... Moja żona też była taka jak pani. Wielbiciel się znalazł. Kocha się w mojej Ewci. Wiesz dlaczego się kocha w tobie? No co, dlaczego? Bo się nigdy nie widział, tylko cię z radia zna. Wieści do państwa, już skrócać wietercie, groją bromki, nieszczelino stracili, ha!
Leją się ino po pyskok, że kije pękoją, a Smoleń godą, że może spierdyknąć powandę ze zyczki sił i nie pękną. A tu hajno złamał kija na niemieckim pysku i to w trzech miejscach. Obecnie Niemcek w przewadze. Na ławce kar siedzi Błęcińca, Staniek, Szopiński i Hajno. Skrajno, Bromkosz i noże rezerwowy, bo pierwszy też siedzi. Wewron tak, Zakpol. Pierwszy tercji mieliśmy nawet przewagę łoptyczną. Raz nawet Hajno zbył pierdyknąć krążek do Bromki, pierdyknął bramkarzowi i krzyknę. Za dziadka! To ja tu ubolało. To nie mógł pierdyk krążek do Bromki, a później dziotka mścić? A to młodzik jeszcze samu ten wybryk wyboczy. W przerwie go Dek z naszym trenerem, co mówi spokojnie, spokojnie, dosyć ko psychologia i taktyka. To teraz idę do skutek mo. Jak ino Niemiec Bromkę strzeli, to albo klęko, albo spier. To nasi go gonią. Hajnos nawet łyżwy ściągnął, co by szybciej Niemca dopaść. Sędzio też siedził cicho, bo mały drugi, większy strach i wypołknął gwizdek z grą. A powiedział, że se gwizdoć możecie na swoje łące. Podsumowując, przegrywam, ale z honorem, wstydu nijakiego nie ma, no może na początku było trochę wrzawy, bo gąsienico ksiął rozkierpczy. A sędzio się przeciw. To mu gąsienica tłumoczył, co mu się kierpce lepiej ślizgają. A tu sędzio nic nie okazuje kierpce zbiór. Już miał jego wycepać, ale się poślizgnął na tych śliskich kierpcach i ten się osłabiał. Przemoczyło do cna, przemoczyło i przewiało do kości, przewiało. Tyle serc się tej zimy zepsuło, a głów zmarnowało. Wytargało na wskroś i wytrzęsło, halnym wiatrem, zawieją i sztormem. Zajęczały filary pęsła, odkręcił się wspornik. Zimowy pejzaż kontuzjowany, zimowy pejzaż. Nie złoży kadrów mu zwichrowanych kręgarz. Chociaż próbuje wcisnąć się w ramy, pięknie jak glina. Zimowy pejzaż kontuzjowany, angielska zima. Co się miało, to zaraz zginęło. Co przybyło, za chwilę było. Chociaż gdzieś tam na górze sypnęło, na dole ziąpiło. Posypało na biało w dusznikach, tam gdzie dwór spędzał ferie swe szkolne, a dzieciakom napało za kołnierz. Zimowy pejzaż kontuzjowany, zimowy pejzaż. Nie złoży kadrów mu zwichrowanych, chirurg ni kręgarz. Chociaż próbuje wcisnąć się w ramy, pięknie jak glina. Zimowy pejzaż kontuzjowany, angielska zima. Przesuwało się chmury myślami, ale one się zbiły w ławice. Nowe zbierały jak cukier w cukrzycy. Gdzieś się szło, ale kroczek za kroczkiem, a właściwie dreptało się w miejscu. Po zmarzniętych kałużach i błocku, zupełnie bez sensu. Zimowy pejzaż kontuzjowany, zimowy pejzaż. Nie złoży kadrów kół zwichrowanych, chirurg ni kręglarz. Chociaż próbuje wcisnąć się w ramy, pięknie jak glina. Zimowy pejzaż kontuzjowany, angielska zima. Wytwornia dźwięków TRT przedstawia sketch pod tytułem Zagubiony w górach. Hop, hop! Dzisiejszej kolejna. Ja wiążę, dobrze? Tak. Jest ulica Kuchelenie i na przystanku autobusowym, autobus spóźnia się, bo to ciężka zima, siedzi turysta i gazda. No i później po jakimś do rozmowy turysta się pyta, a gazdo ile lat? A 50. No a dzieci macie? A nie. No to na co czekacie? A na autobus. To bardzo ładne. Proszę w tym